Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Stacja pierwsza. Wyrok. Tak naprawdę to nikt nie pytał nas o zdanie, czy chcemy zaistnieć. O tej ważnej sprawie zadecydowali za nas rodzice, a przede wszystkim sam Bóg. Widocznie uznał nas za godnych, aby obdarować najcudowniejszym darem – życiem. Widocznie chciał, żebyśmy byli nie tylko częścią historii, ale żebyśmy sami tę historię tworzyli. Odtąd ważne są wszystkie nasze decyzje, wszystkie wybory, których dokonujemy. Odtąd jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Odtąd jesteśmy odpowiedzialni za ludzi i świat. Ta odpowiedzialność to swoisty krzyż. Ten krzyż będzie trwał tak długo, jak długo będzie trwać życie, a ciężar tego krzyża będzie się zwiększał w miarę upływu lat. Stacja druga. Przyjęcie krzyża. Powodów do niezadowolenia można znaleźć sporo. Może ktoś chciałby żyć w innej epoce, w innym kraju. Może chciałby mieć inną płeć, inny wzrost, inny kolor oczu. Może chciałby mieć innych rodziców, innych sąsiadów albo kolegów. Może chciałby być jak jego przyjaciel lub ktoś widziany w telewizji. Może chciałby mieć więcej talentów lub więcej pieniędzy. A trzeba się zgodzić na to, co jest, czego już nikt nie zmieni. Zaakceptowanie tego wszystkiego sprawi, że człowiek pokocha siebie, że pokocha życie. To podstawowy warunek, aby być szczęśliwym. Stacja trzecia. Pierwszy upadek. W każdym człowieku jest ciekawość świata. Wszystkiego chciałoby się dotknąć, spróbować, posmakować. Tak trudno uwierzyć w to, co mówią rodzice. Tak trudno uwierzyć w to, co mówią księża i nauczyciele. Tak trudno uwierzyć w to, co mówi Bóg. Tak bardzo chce się robić wiele rzeczy po swojemu, łamiąc przy tym wszelkie normy, konwersacje, przykazania. Tak często przychodzi pokusa, aby nie przejmować się nikim i niczym. Tak często przychodzi pokusa, aby żyć tylko dla siebie, po swojemu. Takie życie prędzej czy później musi zaboleć. Stacja czwarta. Matka. Ona jest ważna. I to nie tylko dlatego, że dała życie, że była pierwszym mieszkaniem. Przede wszystkim dlatego, że karmiła własną piersią, że karmiła miłością. Ona także uczyła pacierza i alfabetu, który umożliwił logiczne poukładanie świata. Od niej wszystko się zaczęło. Jej życie było swoistą latarnią, która pozwala bezpiecznie wędrować przez zawirowania losu. Przy niej człowiek czuł się bezpieczny. Wspierała, pomagając dokonywać bardziej trafionych wyborów. Bez niej krzyż byłby ponad siły. Dzięki niej wszystko można było znieść, bo ona była częścią miłości Boga. Stacja piąta. Przymuszenie. Szymon. Niewolnik to ten, który został przymuszony. Można być przymuszonym do wszystkiego. Do pójścia do przedszkola, do pójścia do szkoły, do pracy, na zakupy. Życie pokazuje, że to, co jest wymuszone, narzucone, staje się szybko znienawidzone i z każdym dniem ciąży coraz bardziej. Taką niewolą może być życie,
taką niewolą może być nawet wiara. Warto pamiętać o jednym. W niewoli nie ma miejsca na szczęście. Stacja szósta. Bezinteresowność. Weronika. Niekiedy marzymy o bohaterstwie. Zapominamy tylko, że bohaterstwo to nie tyle robienie wielkich rzeczy nadzwyczajnych, bo takie w życiu zdarzają się rzadko, ile robienie rzeczy małych, niepozornych, ale robienie ich z miłością. Nie uzdrowimy chorych, ale możemy z nimi być. Nie zdołamy wskrzesić umarłych, ale możemy być z tymi, którzy pełni smutku i łez opłakują swoich bliskich. Chrystus uczył, że największym bohaterstwem jest miłość, czyli bycie dla drugich. Stacja siódma. Drugi upadek. Dobro jest trudne, wymagające, domaga się wysiłku i wielu wyrzeczeń. Zło przychodzi jakby samo, bez trudu. Zło ma piękne opakowanie, jest dobrze rozreklamowane, można na nim zrobić niezły interes. Natomiast dobro wydaje się smutne, mało atrakcyjne, nienowoczesne, wręcz zacofane. Owoce dobra można zobaczyć w wieczności, zaś smak zła można poczuć niemal od razu. Dlatego tak wielu ludzi ochrzczonych wyciąga po nie rękę. Stacja ósma. Współczucie. Ze wszystkiego zrobiono widowisko, swoistą rozrywkę, źródło niezłych dochodów. Nawet z cierpienia, z krzyża, ze śmierci, z umierania. Na ekranach telewizorów codziennie można oglądać wojny, zamachy, morderstwa, napady, czyjąś śmierć, cierpienie. Taki widok już nikomu nie przeszkadza. Wielu ludzi z czasem oglądania takiego filmu spokojnie konsumuje kolację. I właściwie nikt nie czuje żadnego niepokoju. I właściwie wszyscy czują się w porządku. A może tuż za ścianą leją się czyjeś łzy. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek. Upadek może przydarzyć się każdemu. Upadek nie jest czymś najgorszym. O wiele gorsze jest trwanie w tym stanie. Można przyzwyczaić się do choroby, ale zlekceważona prowadzi do samounicestwienia, do zagłady. Mądry człowiek nigdy nie zatrzymuje choroby dla siebie. Zanosi ją do lekarza, aby nie zmarnować szansy na ocalenie. Mądry chrześcijanin to samo robi z grzechem, bo wie, że stawka jest jeszcze większa, bo wie, że stawką jest wieczność. Stacja dziesiąta. Obnażenie. Człowiek lubi obnażać ciało, lubi pokazywać swoją urodę, młodość, talenty, a przecież z tego wszystkiego pozostanie jedynie garść popiołu. O wiele ważniejsza jest dusza. Tej człowiek nie lubi obnażać. Prawdy o człowieku nie należy szukać w tym, co zewnętrzne, co materialne. Prawda o człowieku mieści się w nim samym. We wnętrzu zaczyna się wszelkie zło, złe myśli, pragnienia, działania. I tylko tego trzeba się wstydzić, bo przecież każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo. Tego podobieństwa nie pokaże żadna szminka, żaden makijaż. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Najbardziej wolni są ludzie młodzi. Tylko oni potrafią wchodzić na kolejne piętra, biegając po kilka stopni jednocześnie. Tylko oni potrafią bawić się przez całą noc, dźwigać wielkie ciężary, realizować nieco szalone zamierzenia.
Ludzie starsi są już zniewoleni, ograniczeni. Drogę do pobliskiego sklepu pokonują z kilkakrotnym postojem. Muszą zrezygnować z jazdy na rowerze lub z wędrowania po górach. Jakże często muszą się zgodzić na siedzenie w domu. Nawet wyjście na niedzielną mszę świętą może się okazać ponad siły. Rezygnacja z aktywności, z działania, z poczucia własnej użyteczności to także krzyż. Zgoda na ten krzyż nie jest wcale łatwa. Stacja 12. Śmierć. Ludzie potrafią być końcowo różni. Jedni uciekają od myślenia o śmierci, wmawiają sobie nieśmiertelność już tu na ziemi. Znów inni często myślą o własnym umieraniu, przemijaniu, odchodzeniu. Czy ostatni mają poczucie ważności wszystkiego, co dzieje się w ich życiu? Pragną nadawać wartość każdej chwili, każdemu słowu. Ci pierwsi zaś, bardziej postępowi, mają poczucie bezsensowności wszystkiego. Nie potrafią być szczęśliwi. Zawsze odczuwają sobie duchowy niedosyt. Dla jednych śmierć jest największą porażką, absolutną tragedią, całkowitą przegraną. Dla drugich to najbardziej niezwykłe święto, bo dla tych to spotkanie z samym Bogiem. Stacja 13. Zdjęcie z krzyża. Wszystkie pory roku są piękne, niepowtarzalne, konieczne. Wiosna jest potrzebna, aby zagubić się w lecie, bez lata zaś nie będzie jesieni. Jesienią świat jest najbardziej kolorowy, wprost bajeczny. I właśnie wtedy zrywa się owoce, które dojrzewały w sadach przez wiele miesięcy. Podobnie bywa w życiu człowieka. On też ma czas narodzin, czas sadzenia. Po nim przychodzi czas dojrzewania, ale on nie jest już ostatnim okresem w życiu. Na samym końcu przychodzi śmierć, kiedy człowiek zostaje zerwany z drzewa życia. Ta chwila najważniejsza. Od niej zależy wieczność. Stacja 14. Złożenie do grobu. Są tacy, którzy mają piękne, bogate, wręcz luksusowe grobowce. Marmur czy granit opieczętowany czyimś imieniem i nazwiskiem. Imponujący pomnik. Czasem jedyny ślad po czyimś życiu. Całość, która kosztowała bardzo wiele, ale tak naprawdę nic niewiele warta. Nie trzeba mieć pięknego grobowca. Trzeba mieć piękne życie. Jedyną receptą, jedynym sposobem na takie życie jest Ewangelia. Trzeba ją czytać. Trzeba według niej żyć i chyba tylko tego spodziewa się Chrystus. Zmartwychwstanie. Jam jest zmartwychwstanie i życie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.